Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Reprezentacja Meksyku zmierzy się z naszą drużyną narodową. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Czy będą prowadzić? Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Strata, muszą uważać. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie jak... I Lewandowski! Lewandowski, tak! Kto jak nie on? Robert Lewandowski strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Podanie do Zielińskiego. Dobra teraz interwencja. Torres. Dobrze Wojciech Szczęsny. Łatwa interwencja. Piłką Robert Lewandowski. Lewandowski, będzie groźnie! Dobry teraz przerzut. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Piłką Robert Lewandowski. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski! Gol! Gol, proszę Państwa! Reprezentacja Polski powiększa przewagę. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. No to mamy 2-0. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki.
na piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. To powinien być gol! Tak, bramka! Jest jeszcze życie w tej drużynie! Nie poddają się! Aktualny wynik to 2-1. I teraz zbiega do środka. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle, ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Lewandowski dobrze zabiera się z piłką, będzie zabójczo groźny. Szansa Lewandowskiego. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, którym udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż